Hejka, dzisiaj otwieramy kalendarz z Douglasa. Kosztował on 219 zł. Jest to kolejny kalendarz z Douglasa na moim kanale, ponieważ mają oni kilka wersji. Ja go zamówiłam drogą internetową. Odbierając w drogerii, zauważyłam, że jest on już dostępny w drogerii stacjonarnie. Przepraszam Was za mój głos dzisiaj, ale jestem chora, więc może on się trochę różnić. Ale przejdźmy już do otwierania. A więc, moi drodzy, kalendarz wygląda w ten sposób. Nie mam zbyt wielkiej możliwości, żeby ustawić go w jakiś inny sposób, ponieważ w żaden sposób nie mieści mi się w kadrze. No i jest to nieco problematyczne, ale tutaj otwórzmy, mamy wstążyczkę piękną. Otwórzmy go i zobaczmy, czy on nam się w ten sposób zmieści. No, powiedzmy, że się mieści. No i zaczynajmy, nie czekajmy dłużej, zaczynajmy, otwierajmy. Bardzo mi się wizualnie podoba ten kalendarz, okienka są widoczne, ponieważ są złote na czerwonym, wygląda bardzo świątecznie, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że zawartość też będzie ładna. Więc przejdźmy do jedynki, widzę ją tu w tym miejscu, duże okienko. Jest to nazwane jako hialuron łaty na twarz. Nie wiem, co one mają powodować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Są to takie 24 plastry. Wydaje mi się, że są nasączone po prostu kwasem hialuronowym. No, ale czy to jest ciekawe? No, na pewno jest to coś nowego dla mnie. Wypróbujemy i zobaczymy, jak to działa w ogóle. Okej, to było okienko numer 1. Sorry za mój głos, tak jak mówiłam, jestem chora oczywiście, więc jest masakra, ale chciałam nagrać ten kalendarz, ponieważ jest on śliczny. Dwójkę mamy tutaj, już znalazłam. I mamy tutaj produkt. O, teraz zauważyłam, że na okienkach mamy też opis po angielsku. I mamy tutaj produkt Case. Jest to po prostu krem do twarzy. W takiej małej wersji jest tutaj, już Wam mówię, 6 gram. Taki kremik. Ładnie pachnie. Tak inaczej. I jedziemy dalej. Jedziemy do trójki. Trójkę mamy tutaj u góry. Jest podłużna. Jest to jakiś perfum. I mamy tutaj Amber Crombie. I tutaj mamy wersję Night. Nie wiem, czy ona też była w zeszłym roku. Na pewno była tej marki, ale zaraz sprawdzę. O Jezus, jaki mocny. Totalnie nie mój zapach, taki właśnie wieczorowy, taki ostry dosyć, duszący. Nie mój zapach. Lecimy do czwórki. Czwórkę mamy tutaj. Fajny produkt, moi drodzy. Jest tutaj Elf, jest to baza matująca twarz z porów, o tak. Fajnie, ja otworzę, bo na pewno sobie to zostawię. Więc to otworzę. I nie jest to tania marka. Wygląda to w ten sposób. Dosyć duże opakowanie, myślę, że na długo starczy. Ja uwielbiam takie bazy, więc super. Jedziemy z piąteczką. Piątka ogromna. Ja już tutaj przypadkiem ręką wcisnęłam, ale oczywiście nic nie widziałam, bo to tylko z boku się tutaj otworzyło. I w piątce mamy Star Skin, czyli coś, co było również w zeszłym roku. Tylko tym razem są to maseczki do rąk. Znaczy maseczka do rąk. Dwa woreczki maseczki do rąk. No tak średnio. Czy używam takich maseczek? Zdarzy mi się, ale bardzo rzadko. Szóstka, Mikołajki. Co nam przyniosą Mikołajki, moi drodzy? I jest to kolejny perfum w dość nietypowym kształcie. Jeszcze tutaj spojrzę, że to jest Ariana Grande. Wygląda jak jakiś kamień. Mamy tutaj 6,5 ml. Bardzo ładny flakonik. Ja uwielbiam takie mini flakoniki. One tak cute wyglądają, ale sprawdzę zapach, bo nie znam. A, czyli to nie jest psikany, tylko to jest taki wylewany jak co roku. Powiem szczerze, że z zeszłego roku jeszcze mam. Też taki. On jest słodki bardzo.
Muszę wam powiedzieć, bardzo słodki. Bardzo, bardzo słodki, naprawdę. Ale wygląda uroczo, naprawdę. Jedziemy dalej. Fajne mikołajki. Szukam siódemeczki, mamy ją tutaj. Oczywiście Zoom mi wariuje, bo przecież czemu nie? I mamy tutaj jakiś mały produkt. iMatrix, czyli biotulin. Biotulin też jest co roku. Czyli to jest jakiś krem pod oczy. Dobrze mówię? Dobrze mówię, liftingujący krem pod oczy. Malutka pojemność, 7,5 ml. Ja ogólnie nie przepadam za tą marką, jakoś mi się nie sprawdziła. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, czy wy korzystaliście z tych marek, czy wam się podobają te produkty. Oczywiście nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Jedziemy dalej, ciężko mi się mówi coraz bardziej. Ósemeczka. A w ósemeczce mamy gąbkę. W zeszłym roku również była gąbka od Real Techniques, mam ją do tej pory. Była bardziej pomarańczowa, mam nadzieję, że ta będzie większa, bo tamta była dosyć taka, no powiem wam, twarda. Nie spodziewałam się, ale fajnie, gąbka zawsze się przyda, zawsze się użyje. Jedziemy do dziewiątki, dziewiątka, dziewiątka. Dobra, mam dziewiątkę, mam nadzieję, że tutaj widać, że otwieram. I mamy tutaj Anna Jankę, Jankę. Multi Protection Intensive Cream Anti-Age, czyli kolejny krem, skoncentrowany krem przeciw starzeniu się o szerokiej ochronie. No, czyli tego na pewno sobie nie zostawię. Ale okej, kolejne okieneczko numer 10. Gdzie my mamy dziesiąteczkę? Mamy ją tutaj, blisko mnie, dlatego nie widziałam. Podłużne okienko, czy to znowu perfum? No patrzcie, jak zgadłam. Perfum. Jest to Mercedes-Benz. Czego nie mogę wyciągnąć? Bla, 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 Mercedes-Benz, tak. W zeszłym roku był ze srebrną, tą skówką, i był w kulce. Tu widzę, że jest atomizer. Woman in Red. Mercedes-Benz, sprawdzimy. Nie wiem, gdzie już będę się psikać. Może tu? W zeszłym roku ten Mercedes-Benz mi się bardzo podobał. No i w tym roku też mi się podoba. Jest taki ładny. No nie wiem, jak mam. Nie umiem opisać perfum. Wydaje mi się bardziej w moim stylu niż dwa poprzednie. Taki trochę jak kadzidełka pachnie, ale nie jest duszący, tak jak poprzedni. Ja nie wiem, jak mam wam opisywać perfumy, bo się na tym nie znam. Dobra, jedziemy do jedenastki. Jedenastka. Jedenastka jest tutaj. Duża i mamy jakiś kolejny duży produkt. Amorelie Care, wegański produkt. I cóż to jest? Cóż to jest, moi drodzy? Ciężko powiedzieć. A więc w wyjaśnieniu mamy tylko napisane, że to jest wegański lubrykant na bazie wody. Więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie sprawdzić w internecie. To jest dosyć duża pojemność, bo tutaj jest 50 ml. I możecie sobie sprawdzić, do czego służy ten produkt. 12. W 12 kolejna tubka. Tym razem mamy tutaj Aveda, czyli to nie jest wcale taka tania marka. Bla, bla, bla. I do czego ty jesteś? I jest to odżywka naprawcza do włosów. Czyli coś, co akurat ja lubię, ponieważ ja uwielbiam testować przeróżne odżywki do włosów. Więc fajnie, to była dwunastka, jedziemy z trzynastką, gdzie jesteś, trzynastko, obok osiemnastki. I w trzynastce mamy produkt, który już znam, był on w zeszłym roku, jest to taki płyn do mycia twarzy, one to three, dobrze mówię, jeszcze się upewnimy, pianka oczyszczająca, oczywiście. Mi się ona nie sprawdziła w zeszłym roku i jest tutaj taka mini pojemność 10 ml, więc nie wiem, starczy na dwa razy. Czyli dużo powtórek z zeszłego roku. A więc to było 13, jedziemy do 14. Nie wiem, czemu ten zoom sam się nie chce niestety ustawiać i muszę to ustawiać ręcznie. 14 mamy tutaj. I mamy tutaj taką miniaturową próbeczkę Dr. Susan Anti-Age Cream.
do każdego rodzaju skóry i to jest taka minimalna próbeczka 5 ml. Więc taka mini, mini, mini. Na dwa razy, trzy. No nie za fajnie, 219 zł za ten kalendarz? Chyba myśleli, że w perfumach się odda. No i oczywiście ten elf trochę tutaj robił robotę. Ale nie, w sumie nie będę narzekać. Nawet mi się podoba ten kalendarz, chyba najbardziej z wszystkich douglasowskich kalendarzy, jakie oni wypuścili. 15. I mamy kolejny produkt, który również był w zeszłym roku, czyli jest to liftingujący, przeciwzmarszczkowy produkt pod oczy. I on był również w zeszłym roku, więc też go sobie na pewno nie zostawię, bo nie przypasował mi. Jedziemy do 16. Jest ona tutaj. Mamy tutaj kolejny perfum. Gisada, nie wiem jak to się czyta. Ambasadora. 10 ml. Dla kobiet. Oczywiście sprawdzimy ten zapach, chociaż już cała pachnę. Jeśli znacie ten perfum, to dajcie znać, bo ja go nie znam. Pierwszy raz widzę. Gdzieś tu się spsikam. No nie, on też nie jest w moim stylu. Też taki, kurczę, wszystkie te perfumy są takie dla takich starszych panie, że tak powiem. Mamo, mam trochę perfumów dla ciebie. Dobra, jedziemy dalej. 17 mamy u góry w rogu. Też mamy tutaj kolejny z serii tych perfumów. Mieliśmy czerwony dla kobiet i tutaj mamy dla mężczyzn, więc Jacek, będziesz miał perfum. Zaraz sprawdzę, jak pachnie. Proszę, tutaj on jest taki bardziej żółty. Psiknę w zakrętkę, bo... No, ten, powiem wam, męski mi się podoba. Męski jest ładniejszy, więc Jacek, wędruje do ciebie. 17, 18 była 18? Nie było 18, a więc 18. No tutaj coś małego. Mamy taki produkt w sprayu. Jest napisane: spray do ust White CBD. Służy do pielęgnacji jamy ustnej. Stosowanie: 2 naciśnięcia pompki. Raz dziennie rozpylić w jamie ustnej przez około 30 sekund. W ustach nie połykać. Boję się takich produktów. Ciekawe, ale boję się trochę tego. Serio. Dobra. Jedziemy z kolejnym produktem. To była chyba 18. 19. Tak, 19 jest tutaj ta. To wam wspominałam, że jej nie widać, więc trochę obrócę kamerę. I mamy tutaj produkt, który dobrze, że jest. Jest to Estée Lauder Night Repair. Jest to serum. Bardzo fajne, naprawcze, na noc. Właśnie miałam z jakiegoś poprzedniego kalendarza taką buteleczkę i właśnie mi się kończy, więc jak znalazł kolejna buteleczka. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo uwielbiam zapach i w ogóle ten produkt jest super, naprawdę polecam. To była 19, teraz jedziemy do 20. 20 duża. No tu mamy. I mamy tu Florence by Mills, by Mills. Moi drodzy, wszyscy na pewno znacie tą markę. I mamy tutaj płatki pod oczy w kształcie małych wielorybków, czy czegoś takiego. To jest teraz dosyć popularna marka. Pojawiła się ona właśnie niedawno w Douglasie, jest dostępna. Więc na pewno sprawdzę. Na pewno jestem ciekawa tego produktu. 21 znajduje się tutaj i w 21 też mamy ciekawy produkt. Mamy tutaj roller do twarzy, jest on taki jednostronny, mam nadzieję, że jest z dobrej jakości kamienia. Ja posiadam roller dwustronny, więc taki jednostronny na pewno też mi się przyda i nie będę narzekać. 22, tutaj widać kawałek okienka. Mamy tutaj kolejny produkt Dr. Barbara Straum Face Cream Rich, więc kolejny krem o pojemności 20 ml. Nie znam tej marki, więc nie mogę się wypowiedzieć na jej temat,
Ale na pewno później sprawdzę w internecie, czy jest to dobry krem, czy nie. Ale przypuszczam, że on ze mną nie zostanie, że pójdzie na sprzedaż, więc mało jakie rzeczy ze mną zostają przez ostatni czas. Lecimy dalej. 23, dwa ostatnie okienka, tak szybko nam minął ten kalendarz. Naprawdę bardzo fajny kalendarz. Fajne produkty, nie typowo z Douglasa, więc super. Nawet chyba nie było ani jednej takiej douglasowskiej rzeczy. Jedziemy 23. I bardzo duży produkt. Jakaś pianka czy coś. Moi drodzy, tutaj mamy naprawdę poważną, fajną rzecz, więc już dzięki tej rzeczy to się opłaca ten kalendarz. Na pewno. Mamy tutaj Morphe. Jest to mini utrwalająca mgiełka, więc no kurczę, to jednak musi trochę kosztować. No, to na pewno sobie zostawię, moi drodzy. Na pewno przetestuję. Jestem ciekawa. No i zostało 24. Okienko 24 ostatnie i o dziwo najmniejsze, więc przekonajmy się, co się w nim znajduje. Nie wiem, czy to wygląda jak plecaczek, czy torebeczka. I przypuszczam, że to jest perfum. Tak, jest tu 7 ml, no przecież on jest przesłodki. Ja muszę to otworzyć. No i ten perfum naprawdę przepięknie pachnie, ale to jak on wygląda, to jest po prostu niesamowite. Spójrzcie, taka mini torebeczka. Ja na pewno sobie gdzieś to postawię i będzie stało, bo to jest słodkie. A teraz przejdźmy do podsumowania całego kalendarza. A więc tak wygląda cała zawartość naszego kalendarza. Myślę, że jak najbardziej opłacał się on za te 219 zł. Ja jestem bardzo zadowolona. Mamy tutaj 5, 6 różnych perfum, kilka kremów, bazę, maski, więc wszystko jest naprawdę super. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, co najbardziej z tego zestawu Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz przycisku subskrypcji na moim kanale. Ja już Wam dziękuję na dzisiaj. Mój głos jest na skraju wyczerpania, więc dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!